oto książka Dobre uczennice zostają top modelkami jest powodem naszego spotkania i rozmowy z naszymi bohaterkami. Dorota kupiła tę książkę, żeby zostać modelką. Super model. Wie już, jak to zrobić, ponieważ ta książka zawiera wiele cennych, bardzo praktycznych rad. Praktycznych, bo osoba, która ją napisała, jest właścicielką agencji modelek, więc jak nikt inny zna się na tym zawodzie, nazywa się Małgosia Leitner i pewnie znacie ją jako menedżerkę Joanny Krupy, między innymi. Dzień dobry. Adrianna Daniel z kolei, nieco dalej siedząca koleżanka, jest modelką, która aktualnie robi karierę w zawodzie, a siedząca pomiędzy paniami Monika Pisarek to mama Karoliny Pisarek, modelki. Bo mama też jest, jak wynika z książki, ważnym czynnikiem decyzyjnym w tym procesie. Małgosiu, to jakie są te trzy najważniejsze punkty, kiedy jesteśmy na etapie aspirowania do bycia modelką? Bo potem pogadamy o tym, co zrobić, żeby się utrzymać w siodle. Trzy. Dokonasz dobrego wyboru. Zasięgnąć porad, na przykład książki, jak wybrać dobrą agencję. Wiecie co, też ocenić własne możliwości. Pamiętam to ze swoich młodszych lat. Fajnie, kiedy mamy świadomość swoich atutów i tego, co możemy osiągnąć, a co niekoniecznie jest naszym przeznaczeniem. Dobrze jest mieć taką ocenę i mieć świadomość, że to jest praca. Tak jak Państwo pracują w telewizji, muszą rano wstawać, mieć uśmiech dla każdego, muszą móc pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym. W przypadku młodych dziewczyn to jest szkoła, a do połączenia z karierą zostaje bardzo mało czasu na życie prywatne. Ja jestem zdania, że na to przyjdzie czas później. Na początku warto uczyć się, inwestować w siebie w sensie nie finansowym, ale czasowym, edukacyjnym. Reszcie za chwilę. To nie tylko wygląd, to, tak, to jest właśnie. Cała paleta. Mówisz to bardzo wyraźnie. Tak. Nie tylko wzrost, świetna sylwetka, pewne założenia fizyczne, które są potrzebne w tym zawodzie, chociaż udowadniasz także w tej książce, że można mieć 1,70 m, ale jeśli ma się mocną osobowość i można także zrobić karierę, i są tutaj żywe przykłady osób, które to robią. Dokładnie. Mówisz o tym, że istotne jest to, jaką ma osobowość modelka, także czy jest pracowita i czy dba o siebie. Tu też obalasz wiele mitów dotyczących na przykład niezwykłego odchudzania się modelek, udręki związanej z fizycznością. Tak jest. To nie jest do końca prawda według ciebie. Tak jest. Znaczy panuje to powiedzenie never too skinny, never too rich, nigdy nie za chudy, nigdy nie za bogaty. Nieprawda. Dziewczyny, które się głodzą, nie mają siły pracować. I też mówię to jako osoba, która przechodziła przez wszystkie diety. Ja pamiętam tą presję wywieraną też na mnie i osiągnięcie tej sylwetki bardzo szczupłej jest tylko i wyłącznie możliwe przy ćwiczeniach, przy diecie i też sama nie wchodzę w rozmiar zero i nie będę w niego wchodziła, bo nie mam takiej budowy, mimo że choćbym w ogóle jadła sam ananas. To nie działa. Dziewczyny muszą zrozumieć, że muszą być zdrowe i dostosować też pracę, karierę do swoich predyspozycji. To jest bardzo ważne. Nie odchudzamy się, anoreksja nie jest w modzie. Adrianno, jedną z informacji, która płynie z tej książki, jest, można powiedzieć, poradnik skutecznego imprezowania, a raczej nie imprezowania. Są tam na przykład takie rady jak ta, żeby po pokazie nie pojawiać się raczej na afterparty, bo to wskazuje całemu środowisku, że następnego dnia nie masz roboty. Czyli czytają cię jako osobę, która może desperacko tej roboty poszukiwać. Czy rzeczywiście oprócz tego, co możemy w książce wyczytać, z twojej praktyki, mogłabyś coś do tego know-how modelki dorzucić? Jak się zachowywać, żeby cię chcieli? Jak się zachowywać, żeby mnie chcieli? Po prostu trzeba się stawiać do pracy zawsze punktualnie. Trzeba być zawsze właśnie... O Jezu, przepraszam. Spokojnie, może wody? Nie, jestem po prostu przeziębiona i właśnie to też pokazuje mój profesjonalizm, bo jestem przeziębiona. Wczoraj ledwo mówiłam, a dziś tutaj rano jestem z wami i stawiłam się też tak jakby do swojej pracy, prawda? Czy nie szukałaś wymówek, bo oligardziołko to nie przyjdzie? Nie, dokładnie. Czyli punktualność, pracowitość, otwartość. Tak, dyscyplina, no i dążenie do celu też. A co na jest pewno. Celem?
co jest celem? No, moim celem jest okładka w tym roku. Bardzo, bardzo bym chciała i na pewno będę ciężko pracowała, żeby to osiągnąć. A jak się ciężko pracuje, żeby osiągnąć okładkę? Trzeba być we właściwych miejscach, spotykać właściwych ludzi, nie, chodzić na castingi? Nie, na pewno ciężko pracować. Ciężko pracować. To jest na pewno klucz do sukcesu. To jest też zadanie agenta. No, też słuchać wskazówek. Jeżeli agent sugeruje, powinnaś wziąć udział w tym projekcie, czy nawet jeżeli nie jest bardzo dobrze płatny, no to on doprowadza do kolejnych zleceń. Też pamiętając, że projekt, czy sesja zdjęciowa, czy pokaz jest projektem, który jest przedsięwzięciem komercyjnym. Inwestorom czy organizatorom bardzo zależy na jego powodzeniu, więc spróbujmy sprawić, aby ten projekt jak najlepiej wypadł. Bądźmy jakby tym czynnikiem, który sprawi, że to jeszcze lepiej wyjdzie, a nie bądźmy kulą u nogi. Więc bycie punktualnym, uśmiechniętym naprawdę bardzo pomaga w pracy osobom, które zajmują się danym projektem. Dobrze działa także wsparcie bliskich, szczególnie, że młode osoby startują w wielki świat. Małgosia czasami wywozi ich no, w różne miejsca, to może być raz Japonia, w większości, lub Paryż. Tam musi być wszystko dopilnowane, ale jednak łączność z bliskimi, wsparcie najbliższych, mamy na przykład, która pełna niepokoju musi wypuścić dziecko z rąk. Jak przeżywała pani pierwszy wyjazd córki, pierwsze oddalenie się od domu i pierwszą samodzielność? Jak każda matka, wiadomo, nadopiekuńcza, cały czas myślałam o tym, jak to tam jej będzie, czy trafi, czy nie zabłądzi, czy dojedzie do celu, czy nic złego jej się nie stanie. No właśnie, bo różne rzeczy się słyszy. Czy zdąży na jakiś samolot. No różnie, są obawy cały czas. Słyszy się różne mity na temat świata modelek. Gdybym ja był mamą dorastającej córki, miał ją wypuścić do tego zawodu, to bym był pełen niepokojów, bo się nasłuchałem. Prawda, jak się potem porozmawia z fachowcami, często bywa inna, ale mama jest często tym najbardziej krytycznym ogniwem, która nasłuchawszy się, chce zweryfikować, jak jest naprawdę. No i co pani zweryfikowała, jak jest naprawdę? Też. Niech pani innym mamom powie. Też, ale jeżeli każdy zna swoje dziecko i wie, do czego ono chce dążyć, jakie ma predyspozycje, co chce w życiu osiągnąć, to wydaje mi się, że warto jest wysłać dziecko w modeling. A nie bała się pani tego, że wpadnie w ręce niewłaściwych ludzi, w niewłaściwe towarzystwo? To się wykorzysta. Że oczywiście, że proces dojrzewania będzie niewłaściwy. Dlatego tak ważne, oczywiście, to jest agencji, tak? Oczywiście, które się że się bałam, ale jeżeli wiem, że jest w bardzo dobrych rękach, gdzie my mamy praktycznie cały czas z Karoliną kontakt, jak nie Małgosia, to ja. Codziennie ze sobą rozmawiamy, codziennie piszemy do siebie, czy rano, czy wieczorem. W sumie wieczorem najwięcej, bo ona mi opisuje, jak tam minął jej dzień, co się wydarzyło, jakie plany ma na jutro. Więc myślę, że ja wtedy spokojnie śpię i wszystko jest w porządku. Znam swoją córkę i wiem, że raczej pilnuje się. I jest pilnowana. Tak, przede wszystkim. Właśnie, i Karolina agencja jest taka raczej obowiązkowa. Bardzo. Agencja musi być wsparciem, opieką i wsparciem. To nie tylko wybór projektów komercyjnych, ale także wsparcie w każdej dziedzinie życia, kiedy modelka jest częścią agencji, prawda? Czy też jesteś absolutnie prywatnie z modelkami zaprzyjaźniona, jak rozumiem, żeby wiedzieć, co u nich się dzieje w życiu? Bardzo często. No, naturalnie, no, spędzamy mnóstwo czasu razem. Karolina akurat mieszkała u mnie w domu, więc no, siłą rzeczy się dobrze to bardzo tak, poznałyśmy. Jeżeli chodzi o mamy, zawsze proszę, żeby modelka czy kandydatka na modelkę przyjechała z mamą. Chcę poznać mamy. A ważne, żeby i mama, i tata byli zaangażowani w karierę, ale wizyta mamy jest dla mnie bardzo ważna, bo nawet jeżeli jest skończone, dziewczyna ma skończone 18 lat, mama dalej bierze czynny udział, no tak jest dalej, młoda dziewczyna, czy zależna od mamy, czy no, mama ma ogromny wpływ na dziecko. Ja potrzebuję wiedzieć też od mamy, czego mogę spodziewać się po dziewczynie. I nie chodzi o to, że ja sprawdzam, czy jest czerwony pasek u dziewczyny. To nie chodzi o dobre oceny w szkole, czy ma piątki z plusem. To chodzi o tą dyscyplinę i pewien, no może nie rygor, ale właśnie porządkowanie w domu, w szkole, które później ma odzwierciedlenie w karierze zawodowej. To jeśli ktoś z was, drogie dziewczęta, tudzież chłopcy, marzył o zostaniu modelką, modelem, to ta książka może wiele rozjaśnić. Dobre uczennice zostają top modelkami, wiele wymagań, wiele porad w tej książce polecamy tym, którzy chcą zacząć wielką lub mniejszą karierę. Nie tylko Radek Pestka może was nauczyć, jak pozować skutecznie. Może nie do końca akurat. W naszym programie. Może ja się nauczyłem bardzo dużo. Kobietę wybierz. Zimna stal.
Nie, nie, kobietę jakąś wybierz. Przykład modelki, która może być dla ciebie wzorem. Ania Jagodzińska na przykład. Bo pochodzi z Sierpca, a stamtąd też pochodzi moja mama, więc Sierp z górą. Aha, tego wniosku się nie spodziewałem. Bardzo panią dziękujemy. Wszystkiego najlepszego dla was. Dziękuję. A my biegniemy do kuchni. Tam nasza modelka Ania Starmach. Trzech szan.